Myślę, że możemy już powoli zaczynać. Witam Państwa bardzo serdecznie. Diana Najtkowska-Saprek. Może najpierw słowem wprowadzenia, czemu uzurpuję sobie prawo zająć Państwu około 40 minut dzisiaj. Na co dzień obecnie pomagam odkrywać supermoce kupców. Nie szukajcie 10 różnic, bo na pewno dużo szybko było łatwo je znaleźć. Natomiast, Szanowni Państwo, dzisiaj chcę przybliżyć temat funkcji zakupowej jako inicjatora bądź aktywatora innowacyjności przedsiębiorstwa. I należałoby najpierw zadać sobie pytanie w ogóle, czym jest innowacja? Jak definiujemy innowacyjność przedsiębiorstwa? Chcieliby Państwo się podzielić? Kiedy wyjdziemy trochę szerzej, czyli zdefiniujemy innowacyjność nie tylko i wyłącznie jako takie zapalone żaróweczki, coś, co nigdy w życiu nikt nie stworzył, tak? Czyli po prostu coś, co wywraca nam dotychczasowe zasady gry, a spojrzymy na to jako na doskonalenie, jako cokolwiek, jakiekolwiek nowe działanie, które firma podejmuje, żeby zrobić coś na nowo, w nowy sposób, rozwiązać problem, jakiś zgłoszony czy wyzwanie, to otwiera nam dużo bardziej nasze nastawienie do tego, jak chcemy zarządzać tą innowacją i przygotowuje nas do takiego nastawienia na rozwój. Ciągle szukamy optymalizacji i doskonalenia i o tym też dzisiaj trochę więcej będzie. Pozwoliłam sobie nazwać tą prelekcję jako funkcja zakupowa, ponieważ z moich doświadczeń, jeżeli chodzi o kontakty z różnymi firmami, nie zawsze jest to dział zakupów. To tu już mówimy o wielkich organizacjach, które rzeczywiście mają dział zakupów, osoby wyspecjalizowane w tej funkcji zakupowej, tak, w zaspokajaniu potrzeb. Natomiast w wielu firmach są to osoby, które mają to dodane do swoich zadań. Stąd, mówiąc o funkcji zakupowej, nie chciałam nakładać ram dział zakupów, kupiec, tak, czy kupiec strategiczny, strateg, tylko chciałam nadać tą rolę, którą robimy. Jeżeli kupujesz produkty bądź usługi dla swojej firmy, to jesteś funkcją zakupową. I o tym właśnie, o tej roli dzisiaj będę mówiła. Bardzo często w firmach wciąż panuje zaopatrzenie. Jeżeli spojrzycie sobie na listę zawodów, jest taka lista prowadzona przez ministerstwo, to tam kupca można znaleźć pod hasłem zaopatrzeniowiec. Więc zaopatrzenie, nie uciekniemy przed tym, natomiast warto, żebyście umieli też się zidentyfikować ewentualnie z tą rolą, jeżeli ją właśnie pełnicie w firmie. Może to być logistyka zamówień. Dystrybucja, może to być administracja. Jeżeli chodzi o moje osobiste doświadczenia, to właśnie dział administracji kupował dla jednej z firm międzynarodowych, w której pracowałam lata temu, w Samsungu, w oddziale R&D. Administracja na początku dokonywała zakupów właśnie dla potrzeb danej jednostki. Dopiero później powstał dział zakupów, ta funkcja została sprofesjonalizowana i rzeczywiście nadane zostały pewne ramy, procedury, polityka zakupowa została stworzona, więc tutaj mówię o szerszym kontekście, tylko po to, żebyście mogli się Państwo lepiej odnaleźć w swojej rzeczywistości, w swojej firmie. Spotkałam się też z nazwą approvals, jako po prostu osoby, które mają przeprocesować zgodę na zakup i go dokonać. Natomiast o tym będziemy sobie jeszcze mówić trochę. No i sourcing. Sourcing, co jeżeli jesteście profesjonalnymi kupcami, wiecie, że to jest tylko jedna z dźwigni naszych, tak? Jedno z zadań. Mamy dostarczać właśnie źródła dostaw, czy to produktów, czy usług. I teraz chciałabym przybliżyć Wam też, jak ta funkcja zakupowa, czy dział zakupów, czy, jak lubimy o sobie mówić, i to jest właśnie ten najbliższy trend, procurement, jak ona ewoluowała na przestrzeni czasu. Na początku dostarczyciel dóbr. I w wielu firmach wciąż jesteśmy. To jest okej, to jest punkt wyjścia. Natomiast z czasem uczymy się, że samo to, że ktoś przyjdzie i powie, znegocjuj mi to, załatw mi lepsze warunki handlowe, to nie jest wszystko. My możemy dużo, dużo więcej, a nawet powinniśmy dużo, dużo więcej. Jeżeli czegoś takiego nie macie u siebie w firmach, jeżeli u Was nie ma takiego spojrzenia, że zakupy mogą rzeczywiście i nie chcą dostarczać tej wartości, może nie potrafią, to z racji billboarda, tak, już wiecie, tak, możecie się zgłosić, chętnie pomogę tutaj to sprofesjonalizować. Natomiast jest to pierwszy punkt wyjścia. Potrzeba zakupowa pojawia się w firmie i ktoś ją zaspokaja. I chcemy, żeby zrobił to w czasie, w budżecie, w określonych warunkach.
Później zaczynamy zauważyć, że skoro wydajemy pieniądze, albo czasem to jest tożsame, tak? Kup mi i wynegocjuj mi, tak? Czyli zaczynamy zauważać, no jak, chcesz kupić, to kup mi to taniej, wynegocjuj, tak? Czyli pojawiają się oszczędności. Zaczynamy postrzegać funkcję zakupową jako tych, którzy będą generować oszczędności. Zgodzicie się natomiast, szanowni państwo, że w dzisiejszych czasach w wielu obszarach my się borykamy z dostępnością, żeby w ogóle zdobyć to, czego potrzebujemy, a nie za jaką cenę. Więc tu jest właśnie ten aspekt, że czasem zakupy nie mogą w dzisiejszych czasach dostarczyć stricte oszczędności w rozumieniu pieniędzy, ale mogą dostarczyć pewną wartość albo inne warunki handlowe, albo lepiej zabezpieczyć łańcuch dostaw, żeby już nie było zerwanych, tak, sytuacji, że nie macie z czego produkować, że firma produkcyjna musi zatrzymać swoje funkcjonowanie na jakiś czas, ponieważ nie ma komponentów. To jest właśnie ten obszar, gdzie profesjonalne działy zakupów poprzez strategiczność swojej funkcji mogą wspomóc firmę. I to jest właśnie ten procurement. Wiemy już, jak ewoluowała sama funkcja zakupowa. Natomiast chciałabym teraz zachęcić was do takiej retrospekcji, jak w ogóle ewoluował i że zmieniał świat biznesu. Zmieniał się, szanowni państwo. Miał różne orientacje. Gdybyśmy cofnęli się ponad wiek, tak, czyli początek, 1900 rok, najpierw to była era produkcji. Utożsamiane to jest z wyprodukowaniem pierwszego samochodu Ford, linia produkcyjna Forda i jak widzicie przypisane na 60 lat, tak mniej więcej umownie. Natomiast tu biznes koncentrował się na tym, żeby w warunkach produkcji być w stanie wyprodukować produkt tej samej jakości, powtarzalnej jakości. Więc biznes koncentrował się na tym, że wow, można, nie muszę mieć 10 pracowników, mogę mieć jednego, który zarządza pewną linią produkcyjną. Tak? Zaczęła się pojawiać technologia, rozwijanie tej technologii, żeby osiągać powtarzalną jakość produktu. Dodam, powtarzalną, zadowalającą jakość produktu. Wokół tego, tak? Kręciliśmy się na początku jako biznes. Natomiast później, szanowni państwo, pojawiły się kontenery. Jako przykład, koło właśnie lat 70., 60. kontenery, ale ja tu chcę wam przytoczyć też przykład tubki do pasty do zębów. W 1955 roku Procter & Gamble opatentowało tubkę do zębów, która pozwoliła pastę do zębów z fluorem dostarczać w jakości powtarzalnej, ona nie zasychała, mogła mieć dłuższą datę ważności i pozwalało to na jej transport dużo dalej, ponieważ chroniła przed pewnymi warunkami atmosferycznymi. O czym tu mowa? O tym, że była to era dystrybucji. Już wiedzieliśmy, jaki mamy produkt, jak powtarzać jego jakość, to tutaj skupialiśmy się na tym, że możemy nagle dotrzeć do szerszego grona klientów. Mogliśmy wykorzystać choćby te kontenery i nie sprzedawać już tylko lokalnie, tam gdzie mamy nasze zasięgi, ale szliśmy dużo dalej. I jak widzicie, około 30 lat, tak przynajmniej tutaj w tej orientacji mamy określone, tyle nam zajęło doskonalenie i budowanie sieci dystrybucji. Jedni to wykorzystali lepiej, w zależności z którego pułapu ruszali, inni gorzej, natomiast to była ta orientacja biznesu. Później era informacji. Pojawił się internet. Na początku w internecie niczego nie można było znaleźć. Teraz dla nas jest to zadziwiające, tak? Ponieważ mamy najróżniejsze wyszukiwarki. Oczywiście Google możemy tutaj przypisać, ale on powstał dopiero w 1998 roku, stworzony przez studentów z Uniwersytetu w Stanfordzie. I słuchajcie, era informacji. Czemu to było takie błyskotliwe? Ponieważ wyszukiwarka nagle pozwoliła nam dotrzeć dokładnie do tego, czego my chcemy. Bo tak to po prostu był wielki chaos. Były informacje, ale nikt nie wiedział, gdzie i jak z nich korzystać. Pojawiła się moda, że jeżeli chcesz istnieć, tak, jeżeli chcesz zacząć istnieć w świadomości klientów, to musisz też być w internecie, ponieważ klienci wraz z dobrodziejstwem informacji zaczęli się interesować, jak ty coś produkujesz, czy w ogóle tam jesteś, czy masz takie komponenty. To jest dużo łatwiejsze, co widzimy do dzisiaj. Sięgnięcie do internetu, sprawdzenie pewnych rzeczy, świadomość konsumentów również rośnie, więc informacje, które tam są, też są szalenie istotne. Skupialiśmy się właśnie na tym, jakie informacje, czy tam jesteśmy i w jaki sposób z nich korzystać. Do 2010. Ostatnia era,
era klienta. I to jest to ogromne wyzwanie, przed którymi wszyscy stoimy, stąd pojawiamy się na targach branżowych, stąd czerpiemy inspiracje z najróżniejszych firm. Dlaczego? Ponieważ każdy chce zadowolić potrzeby swojego klienta. Ten, który to zrobi w sposób innowacyjny, powiedzmy rentowny, tak? Bo o to chodzi w biznesie, żeby mieć zyski mimo zaspokojenia potrzeby, to jeszcze dodatkowo na tym zarabiać, to jest właśnie era klienta. Przypisywany przykład, który dla Państwa znalazłam, to jest przeglądarka Apple w 2010 roku, Safari, pojawiła się jako pierwsza, która proponowała tworzenie personalnych zakładek. Najpierw to był eBay, Amazon, ale jako pierwsza zaproponowała personalizację przeglądarki internetowej, Twoich własnych preferencji. Dopiero później Chrome, którego tak teraz lubimy, czy jakiekolwiek inne, Firefox, nie jestem tutaj nijak promotorką żadnej z tych przeglądarek. Chodzi mi tylko i wyłącznie o to, ten sposób myślenia, do którego już jesteśmy przyzwyczajeni, szanowni Państwo. Zwróćcie uwagę, że kupując coś, chcemy, żeby to odpowiadało naszym potrzebom. Cenimy możliwość personalizacji. Czy to wyglądu wewnątrz samochodu, na zewnątrz, tak? Słuchajcie, jedna z firm oferuje, jeżeli chodzi o firmy meblarskie, jedna z firm oferuje portal, na który wchodzisz i oczywiście z zadanych parametrów, czyli różne szerokości mebla, komody i tak dalej, natomiast możesz zbudować na zasadzie do it yourself, możesz mieć fronty w innym kolorze, korpus szafki w innym kolorze i to wszystko wybierasz sobie internetowo, tworzysz swój własny model z obietnicą, że za 10 dni najdalej roboczych otrzymasz ten produkt do siebie pocztą. To będzie się wiązało trochę ze zmianą modelu biznesowego, o czym też dzisiaj wspomnę, ale pokazuję Wam tylko, że to jest ta przyszłość. Wciąż jesteśmy w erze klienta, proklienckiej, gdzie to klient nam mówi, co my mamy produkować. Kiedyś po prostu brał to, co było, tak? Więc wraz z tymi zmianami właśnie w świecie biznesu pojawia się konieczność zmiany myślenia o funkcji zakupowej. Nie dlatego, że jestem egocentryczna, 14 lat doświadczenia w zakupach, ja teraz Wam mówię, zakupy są najważniejsze. Bo za chwilę jeszcze nawiążę do tego, że same zakupy nic nie osiągną, że muszą działać interdyscyplinarnie. Natomiast, szanowni Państwo, zakupy przynoszą Wam produkty, usługi, komponenty do firmy, dostawców, jakość, które pozwalają Wam z tego wyprodukować produkt. Stąd jest ważne, w jednej z firm, w której pracowałam, było takie właśnie, jej założyciel miał takie powiedzenie, żeby sprzedać dobrze, trzeba kupić dobrze. Natomiast nie wszędzie jeszcze ta świadomość w firmach istnieje. I tak, jako dział zakupów, co rozumiecie, osoby pełniące funkcję zakupową, rolę zakupową w firmie zaspokajającą potrzeby zakupowe, jesteśmy kreatorem wartości. I ja więcej o tym powiem. Łącznikiem świata zewnętrznego i wewnętrznego. Słuchajcie, wiemy, jakie są procesy wewnątrz firmy, ile czasu nam zajmuje choćby termin płatności, że nie możemy zgodzić się, że zapłacimy naszemu dostawcy proformą, jak wiemy, że na samą zgodę na to, żeby zapłacić przed dostarczeniem produktu, my potrzebujemy co najmniej 60 dni i 5 świętych po drodze. To jest to ograniczenie, które my znamy, więc wiemy, gdzie możemy ustąpić, gdzie możemy dostarczyć tą wartość, obiecać coś dostawcy i chcąc to spełnić, a gdzie rzeczywiście są pewne ograniczenia. Ale też jesteśmy łącznikiem świata zewnętrznego, czyli jesteśmy w stanie przyjść i powiedzieć, słuchajcie, nasza konkurencja, widziałem na targach, widziałam, robi takie rzeczy. Słuchajcie, są dostawcy, którzy wykorzystują taką i taką technologię. Może to się sprawdzi u nas. Oczywiście dział zakupów nie podejmie sam tej decyzji, ale może być tym inicjatorem, aktywatorem pewnych dyskusji, pewnych rozmów, sposobu myślenia i właśnie do tego dzisiaj chcę Państwa przekonać i zachęcić. Tutaj, jak mówimy o zakupach, powinien się pojawić właśnie aspekt oszczędności, chociaż mówiłam, teraz mówimy często w kategoriach dostępności. Ale chcę zwrócić uwagę, bo pojawi się aspekt tego, kiedy my te zakupy w ogóle włączamy dajemy im głos w firmie. Zwróćcie uwagę, szanowni Państwo, firma, które już są ustrukturyzowane, mają tą funkcję zakupową, są tam działy zakupów, najczęściej występuje dział zakupów strategicznych, od specyfikacji, czyli od pojawienia się potrzeby zakupowej, aż do momentu podpisania umowy z dostawcą. I zakupy operacyjne, czyli ci, którzy jak już zostanie umowa, aneks, ceny, warunki wrzucone do systemu, wywołują te zamówienia, sprawdzają, czy wszystko jest na czas, potwierdzają daty, potwierdzają, czy faktura jest zasadna, czy nie, no i później biorą udział w ocenie dostawcy,
pojawia się to po części operacyjnej, ponieważ to oni na co dzień z dostawcą pracują, ale to jest istotny wskład merytoryczny dla działu strategicznego, żeby on wiedział, czy dalej w ogóle z tym dostawcą warto współpracować, przedłużać umowę i czy jest tutaj obszar, tak? Czy to jest dostawca, którego my naprawdę wybieramy, bo on na co dzień rzeczywiście dobrze z nami współpracuje. Natomiast to, co najciekawsze, co prawdopodobnie może trochę zasłaniam, potencjał generowania oszczędności. Firmy mniej świadome, nie ujmujmy im, lubią załączać zakupy dopiero w miejscu: słuchaj, my już mamy wszystko dogadane, podpisz tam tą umowę, bo ty wiesz co i jak, jeszcze fajnie było, znegocjuj mi 20%. Tu, tutaj. A według badań różnych mądrych głów, jeżeli chodzi o obszar zakupów, wychodzi, że tu jest około 5% maksymalnie. Zadacie pytanie, czemu 5% jeszcze w części operacyjnej? Bo czasem ktoś wychwyci, że mamy tu minimum zamówienie na 500 sztuk, to słuchaj, nie zamówię ci 50, tylko zamówię 500, żeby nie płacić 20 zł za obsługę małego zamówienia. To są te sytuacje, takie drobnostki. Natomiast, szanowni państwo, jeżeli włączymy zakupy do części specyfikacji, to profesjonalne zakupy, i raz jeszcze pozwolę sobie lekką reklamę, jeżeli nie macie takiej funkcji, zachęcam do kontaktu ze mną, wiedzą, co zrobić, żeby wygenerować te oszczędności na poziomie 20-30%. Ale to nie są pieniądze, że wam wynegocjują cenę. One wam zadadzą pytanie. Kupujemy? Może produkujemy? Zróbmy symulację, ile będzie kosztowało, jak my to będziemy produkować sami. A może leasingujemy? Może nie ma potrzeby produkować samodzielnie? Możemy wyleasingować. Czyli rozkłada nam się to na miesięczne raty, a nie na jednorazowy koszt. Już inaczej wygląda po stronie księgowej. Ale do tego trzeba informacji z rynku, jakie my mamy możliwości. Co rynek w ogóle, jakie rozwiązania oferuje. I to jest ten potencjał. Później jest kwestia tego, od kogo kupujemy. Rozstrzał, słuchajcie, potrafi być i 200%. I większy, tak? To nie jest to, że dostawca jeden ma 5% taniej niż drugi. To jest właśnie kwestia tego. I miałam taką sytuację, ponieważ wiem, że działają takie różne case'y na państwa najlepiej. Jedna z klientek ostatnio opowiadała, że mieli dostawcę mebli, znowu akurat takie przykłady wam daję. Natomiast słuchajcie, firma meblarska od 12 lat współpracowała z tą firmą. No i klient wewnętrzny, czyli osoba, która zgłaszała to zapotrzebowanie, nie, my jesteśmy z nich zadowoleni, zostawmy ich. Natomiast, szanowni państwo, i pozwólcie, tylko spojrzę jak z czasem. Szanowni państwo, sytuacja była taka, że dział zakupu powiedział, dobra, ja ci go nie zmieniam, ja chcę po prostu mieć poczucie, że wydajemy kasę mądrze, że nie przepłacamy. Odezwali się na rynek, w efekcie końcowym, słuchajcie, na kontrakcie za 2 miliony złotych na wyposażenie nowego obszaru biurowego, 500 000 zostało w kieszeni. Dlaczego? Ceny to jest jedno, tak? Przez 12 lat budowania relacji dostawca się przyzwyczaił, że nie musi się starać o klienta. Po co? Więc skonfrontowanie z innymi nagle pokazało, że warto. Nie chodzi o podburzanie relacji, tylko chodzi o to, żebyśmy wiedzieli, że jak jesteśmy z tym, to albo płacimy za te relacje świadomie, bo nam coś dają, albo przepłacamy i warto skorzystać z innego rozwiązania. Słuchajcie, warunki handlowe były różne. Okazało się, że ten dostawca od 12 lat oferował 2 lata gwarancji na meble, gdzie inni już w ofercie bez żadnych negocjacji dawali 5 lat. Rozumiecie? To jest ta dodana wartość. Nie zawsze w gotówce, na cenie, tylko ta dodatkowa wartość. Projekty też mieli w cenie, nie były dodatkowo płatne, że zaprojektowana zostanie ta powierzchnia biurowa ich meblami. To tylko mówię, jakby co całkowicie dało te 500 000 oszczędności. Tutaj chciałabym się też z państwem podzielić wynikami badań, które były przeprowadzone, co prawda, już 2 lata temu, natomiast nikt takich badań nie powtórzył. Za chwilę wam pokażę, na jakich firmach, bo to też chciałabym, żeby wybrzmiało, bo dla mnie osobiście, jako osoby, która pracowała w międzynarodowych korporacjach, naprawdę z ręką na sercu, wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. Każda firma boryka się z problemami, więc to nie jest tak, że my tutaj maluczcy tak kiepsko przędziemy, a oni wielcy. Nie, każda firma ma problemy na swoją miarę. Również w obszarze zakupowym. Są 3 poziomy i dojrzałość funkcji zakupowej w Polsce na podstawie badań z kwietnia 2021 przeprowadzonych przez PSML, czyli Polskie Stowarzyszenie Menadżerów Logistyki i Zakupów, we współpracy z McKinsey & Company, pokazało,
że jesteśmy w momencie transformacji, czyli pierwszy pułap, zobaczcie, jest fokus, dostawy na czas, ceny, zgodność z procesami, czyli dostarczyciel dóbr. Ja często odwołuję się tutaj do takiego porównania dostarczyciel pizzy. On nie wnika, co ty chcesz, czy może masz ochotę dzisiaj na sushi. Mówisz, że ma być pizza, będzie pizza i nara. Powiedziałeś, że za 20 zł, to ja nie poszukam, czy jest za 15, tylko wezmę cię za 20, bo tak powiedziałeś. I do takiej roli często sprowadzamy funkcję zakupową. Druga funkcja, to tu już się pojawia taki skrót profesjonalnych zakupów, TCO, czyli Total Cost of Ownership, czyli uczymy się, że sama kwestia zakupu nie jest kluczowa. Liczy się też to, jaki będzie całkowity koszt posiadania. Gdyby to porównać do samochodu, to możemy kupić tanie, ale później serwisy, opony, eksploatacja w postaci paliwa, spalania, kosztu części zamiennych, dostępności części zamiennych. Wszyscy możemy chcieć Teslę. Pytanie teraz, czy znajdziemy tutaj odpowiednie, mówię, możemy chcieć, bo reakcję taką, może nie wszyscy, ale gdybyśmy chcieli. Pytanie, czy rzeczywiście infrastruktura pozwala nam na to, żebyśmy płynnie z pewnych rozwiązań korzystali. Więc dźwignię całkowitego kosztu posiadania to jest zastanowienie się szerzej niż tylko i wyłącznie zakup. To jest to kreowanie wartości i strategiczne zarządzanie budżetem. Wychodzenie jeden krok naprzód. Pokazywanie, ja mam strategię, jak to kupić. Jeżeli to nie zadziała, robię coś innego. Ja świadomie wybieram pewne rzeczy. Ale to oznacza, że ja mogę tą rolę pełnić, a nie jestem usadzana do tego, że no słuchaj, wynegocjuj to wszystko, dogadane, nara. I nawet nie mam, ale czekaj, czemu akurat z tym dostawcą rozmawiałaś? Rozumiecie, tu zakupy są aktywną częścią, to one proponują. Najpierw skanują rynek, a później one proponują, którego z dostawców warto dla naszej firmy, dla naszej możliwości, dla naszych ograniczeń, że my płacimy w ciągu 60 dni i nie jesteśmy w stanie krócej. No i ostatni pułap, tu nazwane cyfrowe zakupy nowej generacji, no ogólnie taki doradca biznesu, taki, który jest odciążony, już jest pewna technologia, może skupić się na tym, nie żeby klepać zamówienia, żeby akceptować różnicę za 5 zł, a za chwilę iść na spotkanie i negocjować 5 milionów. Tylko tam, gdzie rzeczywiście jest ta wartość kupca. Wszystko inne jest zoptymalizowane. Od tego są systemy, od tego jest inny dział, a on buduje strategię. On proponuje, ona... Nieistotne. Chodzi o to, że wykorzystuje narzędzia i dodaje tą wartość. Robi pewne scenariusze, ponieważ zarządzanie ryzykiem też jest szalenie ważne. W dzisiejszych czasach wśród dyrektorów zakupów najważniejszą kompetencją poszukiwaną dla kupców jest zarządzanie ryzykiem, umiejętność zarządzania ryzykiem. Śmiem twierdzić, że to nie jest tylko i wyłącznie obszar zainteresowania działów zakupów, tylko całej firmy. Po tym, jak nam się pozrywały łańcuchy dostaw, nagle wiele firm musiało zamknąć na kilka tygodni swoje oddziały, tak, bo produkcja nie działała. Zarządzanie ryzykiem jest szalenie istotnym aspektem. I teraz uwaga. To są te firmy. Z bazy kontaktów PSML-u, którego jestem członkiem, słuchajcie, 36 respondentów, 8 sektorów. Zwracam uwagę, że ponad połowa, 56% respondentów pracuje w firmach z poziomem wydatków ponad 900 milionów złotych. I oni są między dostarczycielem dóbr a strategicznym partnerem, gdzie rzeczywiście trochę już tej strategii się pojawia, ta świadomość ludzi wewnątrz jest, że warto te zakupy angażować wcześniej. Widzicie, to są wielkie brandy, prawda? Więc wracając do tego, że dział zakupów tak, może kreować wartości, być łącznikiem ze światem zewnętrznym, strategicznym partnerem i konsultantem biznesu, skąd może czerpać innowacyjność? Bo o tym mieliśmy mówić. Funkcja zakupowa jako aktywator, inicjator innowacyjności w firmie. Przede wszystkim powinien mimo wszystko rozumieć potrzeby klienta. Tu może pomóc design thinking, czyli taki mindset, taki sposób myślenia i nastawienie, otwartość na to, jakie funkcje w ogóle ma mój produkt pełnić. Czy mogę zaproponować inne rozwiązanie niż to, co jest obecnie. Nastawienie na rozwój w firmie. Ale tu znowu, same zakupy tego nie zrobią. To musi być przyzwolenie wewnątrz całej firmy, która chce ciągle doskonalić swój produkt, która jest w stanie podjąć ryzyko tego doskonalenia, że coś może wyjść i będzie świetnie, ale równie dobrze coś może nie wyjść. Bo jak to się mówi, kto nie ryzykuje, nie pije szampana, tak? Wczesne zaangażowanie funkcji zakupowej. Tu wierzę, że już wyjaśniłam,
Czemu to jest istotne? Po prostu mamy wtedy wpływ na tą specyfikację. Możemy zaproponować świetnych dostawców. Możemy ustrzec firmę przed pewnymi negatywnymi scenariuszami. Albo potwierdzić, że ci, co wybrali, rzeczywiście to jest najlepszy wybór. No i świadomość potrzeb klientów w funkcji oferowanych rozwiązań. To przede wszystkim jest istotne, szanowni państwo, jeżeli chcielibyśmy razem z produkcją pracować nad analizą wartości, strumieniem wartości. Czyli na przykład, czy rurka metalowa, którą kupuję o ściance 4 mm, może być z surowca tego samego, ale 2 mm. Dzięki temu dwa razy mniej surowca wykorzystuję, tak? Ale to jest ten sposób myślenia, nastawienie na rozwój. Zakupy same tego nie przetestują. Zakupy same tego nie wyprodukują, ale mogą zainicjować. Hej, słuchajcie, mamy problem z surowcem. Albo mogą zadać pytanie dodatkowe dostawcy, zamiast ile mi zejdziesz, tak, bo mam ciśnienie z góry, że muszą być oszczędności. To słuchaj, ciągle mi nie będziesz podwyższać ceny. Co robisz po swojej stronie, żeby nie stracić klientów? Jak optymalizujesz swoje koszty? Może pracujesz nad alternatywnym surowcem? Chętnie go przetestujemy. To jest po prostu czasem zadanie kilku pytań więcej. Wyjście z pewną otwartością i przyniesienie później tej informacji do firmy. Źródłem też oczywiście informacji są pracownicy. I o ile te wszystkie programy wspierające zgłaszanie pomysłów, kaizeny i wiecie, ta cała filozofia lean management produkcji jest bliska, o tyle my zakupy często tego nie rozumiemy. A chcę wam właśnie za chwilę powiedzieć, że jeżeli chodzi o dział zakupów, to mamy być interdyscyplinarni. Skończyły się czasy, gdzie my jesteśmy sobie. Skończyły się w ogóle czasy, śmiem twierdzić, jak rozmawiam z różnymi klientami, że każdy z działów jest sobie. Idziemy w taką formę pracy projektowej, gdzie dział sprzedaży, produkcji, zakupów, marketingu wspólnie usiądzie i zastanowi się, to jest prawdziwy też przykład, co zrobić i jak sprzedać wam, drodzy klienci, piwo, jeżeli mamy problem z pozyskaniem magnezjum i za chwilę może nie być piwa w puszkach. Tego nie wymyślą same zakupy. Tego nie wymyśli sam marketing, bo tu chodzi o pewną sprzedaż, zmianę naszych nastawień żywieniowych i naszego podejścia. Ale to są realne problemy. To jest kwestia projektów interdyscyplinarnych, innowacyjnego podejścia. Świadomość, z jakiego obszaru innowacje nas interesują. No i właśnie to była ta kwestia, jak my w ogóle definiujemy innowacje, bo nie zawsze to jest pomysł, który wywraca zasady gry na całym rynku. Czasem to jest po prostu coś innowacyjnego dla firmy. Dotychczas robiliśmy to w sposób A, teraz robimy w sposób F. I to jest świetne. I teraz wszędzie, w każdym z różnych obszarów staramy się znaleźć te sposoby B, C, D, nieistotne. Ale po prostu wszystko, co robimy na nowo w firmie, jest innowacyjne dla tej firmy i pchają naprzód. Jeżeli tylko to zmiarkujecie, tak, pojawią się jakieś wskaźniki, mierniki, że jest to efektywne i doprowadza nas do celu końcowego, do którego chcemy dotrzeć. Kto i w jaki sposób waliduje pomysły? Bo wiecie, zarządy łatwo rzucą hasło, dobra, dobra, wymyśl coś, chcemy czegoś innowacyjnego. Ale czego? Wiesz, z jakiego obszaru? Czym jesteś zainteresowany? Czy masz na to budżet, żeby przynieść tą innowację do firmy? Kim będziesz pracował nad tym pomysłem, pracowała? To są te aspekty. Kto sprawdzi, że akurat ten pomysł jest dobry, że tym jesteśmy zainteresowani? Jak często możemy podejść do naszego zarządu i powiedzieć, słuchajcie, mamy, to jest bank pomysłów, zebraliśmy 10 pomysłów. To teraz warto by było zastanowić się, w jaki sposób będziemy je zbierać, ale też w jaki sposób walidować, że tak, to przynosi wartość mojej firmie. Wiecie, szacować, tak, jakie będą koszty tej innowacji, a jakie będą potencjalne zyski. Znowu, zakupy mogą nie zrobić tego same, będą potrzebować na przykład księgowości, finansów. I to jest ta interdyscyplinarność, bo wszyscy, koniec końców, gramy do jednej bramki. I tutaj będę znowu prowokatywna, bo czasem tak lubię rzucić, wiecie, jak kij w mrowisko, ale ja śmiem twierdzić, że z dostawcami też gramy do jednej bramki. Mówimy o negocjacjach, siedzimy przy stole, każdy chce ugrywać swoje. Oczywiście, że tak. Jedni chcą kupić najtaniej, drudzy sprzedać najdrożej. Ale koniec końców my chcemy, żeby nasze produkty były kupowane przez klienta końcowego. I my i oni. Więc jak spojrzymy przez ten pryzmat, to okopywanie się przy swoich stanowiskach kompletnie nie ma sensu. Bo możesz wynegocjować przy stole negocjacyjnym świetną cenę, a za chwilę nie mieć komu tego sprzedać dalej. I to dotyczy zarówno jednej i drugiej strony. Jak sobie z tego zdamy sprawę, zaczniemy zupełnie inaczej podchodzić, a tak, to jest kolejny trend, negocjacje współtworzące. Czyli nie tort do podziału, tylko współtworzymy wartość. Co jest dla nas wartościowe, co dla was? Co zrobimy, żeby obie strony zyskały?
Oczywiście to wymaga też świadomości, słuchajcie, tego, z jakiego obszaru są innowacje, ale też, słuchajcie, za chwilę będzie świadomości segmentacji dostawców, bo nie z każdym będziesz wchodził w takie rozmowy, że sobie tutaj z dzióbków spijamy. Bo nie każdy, niektórzy będą tylko transakcyjni, chcę dzisiaj od ciebie kupić i nic więcej mnie nie interesuje, bo za miesiąc kupuję u kogoś innego. Ale to musimy wiedzieć, to też temu służy matryca Krajlicza choćby, żeby sobie segmentować, jak strategiczny jest to produkt, który kupuję i jak strategiczny przez to jest to dostawca. Ryzyko. Świadomość organizacyjna z zakresu zarządzania ryzykiem. Jeżeli mamy tą świadomość, że to jest coś, czym należy zarządzać, to ten temat jest na tapetach, nie jest schowany gdzieś pod spód. Pojawia się wtedy coś takiego jak poczucie wartości zarządzania ryzykiem. Że nie jestem traktowana jako malcontent, albo tak jak zdarzało mi się w przeszłości i może nie będę robiła złego PR-u, więc nie powiem w której firmie, Diana, don't make a problem. Tu nie chodzi o robienie problemów. Tu chodzi o próbę widzenia kroku naprzód i konsekwencji pewnych działań firmy. I jako ekspert do spraw zakupów, jeżeli to widzę, moim obowiązkiem jest to powiedzieć. Oczywiście decydenci podejmą decyzję, ale raz, drugi, trzeci powiem, konsekwentnie będę budowała tą ekspertyzę zakupową, to nagle posłuchają, ej, kurde, w sumie przecież ona o tym mówiła. To co teraz myślisz o tej sytuacji? I w ten sposób, kropla drąży skałę, rzeczywiście wykrzesamy tą wartość, to, że warto do zakupów przychodzić, do funkcji zakupowej, bo ona może, analizując dane, bo to jest nasza praca, analizując, zastanawiając się, przygotować na pewne perturbacje. I to jest też sposób, żebyście rozumieli. To jest oczekiwanie biznesu, które się pojawia, ale to też jest trend rozwojowy dla kupców. Wielu kupców po prostu chce siedzieć i robić, jak było dotychczas. Te czasy już minęły. Jeżeli przez 3 lata ostatnio ktoś się nie obudził, pandemia, wojna na Ukrainie, to już minęło i nigdy nie wróci. Otwartość na podejmowanie ryzyka, o tym wspominałam. No i poszukiwanie alternatyw. To jest choćby ten nowy surowiec, nowe, może uproszczenie specyfikacji, jakieś nowe rozwiązanie. To pozwoli nam się przygotować na ewentualne ryzyko, co jeżeli czegoś zabraknie, to ja już mam plan B. I dostawcy, to jest świetne źródło i to jest to, co nas wyróżnia, jeżeli chodzi o dział zakupów, bo jeżeli mamy rzeczywiście tą funkcję strategiczną, to funkcja zakupowa przynosi tych dostawców do firmy. To jest ten obszar, który nas wyróżnia. Sprzedaż nie daje dostawców, nie powinna. Rozumiecie? To jest właśnie, my mamy zweryfikować, jeszcze teraz za chwilę wejdą wymogi ESG, należyta staranność w łańcuchu dostaw. I słuchajcie, i to my będziemy odpowiadać w 90%, jeżeli chodzi o należytą staranność, to jest dział zakupów. Bo my będziemy jako firmy, do 2027 roku będzie to dotyczyło praktycznie wszystkich firm. Teraz część z nas bierze, a dobra, coś było, ESG, dobra, nie na teraz. Ale słuchajcie, to są rzeczy, których nie zbudujemy z dnia na dzień. My będziemy musieli raportować, że nasi dostawcy i dostawcy naszych dostawców, aż do poziomu trzeciego co najmniej, nie łamią tych różnych regulacji, które są w ESG wskazane. Jako przykład mogę wam podać, chociaż schodzę tylko z tematu, ale chcę, bo widzę zainteresowanie. Słuchajcie, PNB Paribas we Francji, bo we Francji, Niemczech, w Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Norwegii już te wymogi ESG są dużo mocniej podkręcone niż planuje to ogólnie Unia Europejska. My na razie próbujemy się ustosunkować do wymagań Unii Europejskiej. W każdym razie, słuchajcie, we Francji PNB Paribas płaci karę za to, że pośrednio gdzieś dała finansowanie firmie, która wycina lasy w Amazonii. Nie ta firma wycinała, ale dostawca, poddostawcy i tak dalej. I za to bajońskie kary. Dlatego mówię, czemu ta funkcja strategiczna jest naprawdę ważna i to jest ten obszar, gdzie dostawcy, my wprowadzamy, to jest nasza odpowiedzialność. Pytanie, czy mamy kompetencje i tak dalej, ale to mówię, tak jak wiecie, lokowanie produktu, jakby co. Świadomość segmentacji dostawców, o tym wspominałam, po prostu, którzy są kluczowi, z którymi musimy naprawdę podjąć takie rozmowy, a których, no dobra, no nie ten, to inny, tak? Znajomość ryzyk i ich prawdopodobieństwo wystąpienia. Jakie są następstwa, tak? Co się może zadziać w naszym obszarze? Inicjowanie rozmów z dostawcami i klientami wewnętrznymi. Tworzenie okazji do bycia innowacyjnym. To, co wam wspomniałam, z targów teraz przyjedziecie. Ej, wiecie, coś fajnego tutaj robili. Może u nas. Może u nas też by to przeszło. I to jest tylko chwila rozmowy, a czasem wystarczy właśnie ta chwila, żeby wznieść naszą firmę poziom wyżej. Poszukiwanie alternatyw, substytutów czy opcji rozwiązań i pojawia się, ale to już rzeczywiście takie mocno strategiczne zakupy robią, przygotowywanie planów ciągłości działania.
Słuchajcie, jako przykład kolejny, to bardzo ciężko jest wypracować z dostawcą, ale słuchajcie, powstają takie scenariusze, co na wypadek, jeżeli u dostawcy spali się magazyn. Tam jest dokładnie rola opisana, że w ciągu 24 godzin ta osoba dzwoni do tego, to jest szybko oceniane, są straty, rozumiecie? Bo inaczej to będzie szybka panika, telefon, kurde, i co teraz? A ci, którzy mają na to czas, czyli rzeczywiście te zakupy strategiczne, które nie muszą zatwierdzać każdej różnicy na fakturze, tylko skupiają się na tym, gdzie jest ta wartość, są w stanie z różnymi strategicznymi, kluczowymi dostawcami naprawdę wypracować właśnie coś na wypadek jakiegoś emergency, jakiejś nagłej sytuacji. Im szybciej przez to przejdziemy, kto informuje ubezpieczyciela, kto dokumentuje straty i tak dalej, tym mniejsza szkoda też finansowa dla naszej firmy, zarówno naszej, jak i dostawcy. To jest to współtworzenie wartości. BCP, czyli Business Continuity Plan, bo tak to się nazywa fachowo. Więc jeżeli chodzi o rolę funkcji zakupowej, tak, takie zakupy przyszłości, do których chcę was jakby zainspirować, to jest właśnie ta kwestia po pierwsze interdyscyplinarności. Zakupy same tego nie zrobią i zaraz powiem o tym więcej, ale i budowanie ekspertyzy zakupowej. Żeby biznes nam zaufał, że my wiemy, co robimy. Ale to też wymaga trochę wyjścia ze strefy komfortu, bo znam mnóstwo kupców, którzy, Diana, dobra, jest coś tam eko, jakie jest G, dobra, nas to nie dotyczy, my się nie będziemy tym zajmować. Ostatnio była taka rozmowa z dyrektorem zakupów jednej z polskich grup, nie będę mówiła dalej. W każdym razie, nie, no my się tym przez lata na razie nie będziemy zajmować. Jeżeli z poziomu zarządczego, a chcę tylko wspomnieć, że jeżeli chodzi o ESG, to regulacje prawne będą narzucać odpowiedzialność karną i finansową na zarządy firm. Mówię, tam w szczegóły sobie później wejdziecie, tylko nakreślam, że to nie jest temat, który możemy przespać. My mamy tam raportować niefinansowe rzeczy, których nie zrobimy z dnia na dzień, bo jeżeli masz na przykład emisję CO2 zmniejszyć, to nie zrobisz tego w jeden dzień, nawet w pół roku. Ty musisz mieć strategię, jak chcesz to osiągnąć, do jakiego pułapu zejść. Strategiczny partner. Doradca, kreator wartości, ekspert w swojej dziedzinie. Moglibyśmy na pewno mówić to też o innych obszarach, ale skupiam się tutaj na funkcji zakupowej. Strateg w zakresie podejmowania decyzji i zarządzania ryzykiem. Łącznik między światem wewnętrznym i zewnętrznym. Influencer, czyli próbuje wpłynąć, budować tą świadomość wewnątrz firmy. No i specjalista ESG. To jest coś, co będzie pierwsze raportowanie, zaczynają już ci, którzy współpracują z Francją, Niemcami, Szwajcarią, Norwegią czy UK-em, muszą pewne aspekty brać pod uwagę i już tworzyć, ale jeżeli chodzi o stricte o to ESG, o tą dyrektywę, która jest i niedługo będzie wprowadzona, w jakich obszarach, jak te wskaźniki sektorowe wziąć pod uwagę, to słuchajcie, 2025 za 2024. Co zrobiliśmy w 2024, gdzie trzeba to już zaraportować na początku 2025? Czy jesteśmy na to gotowi? Czy nasze firmy są na to gotowe? Partnerstwo biznesowe, bo to ma być strategiczny partner, to jest właśnie to. Zobaczcie, różne funkcje wewnątrz firmy, które tworzą interdyscyplinarne zespoły i wspólnie zastanawiają się, co razem dobrego zrobimy. Natomiast tutaj potrzeba też, żebyśmy my jako kupcy trochę nasz sposób myślenia zmienili. Poszerzyli perspektywę. Na przykład, żeby dobrze współpracować nad nowymi produktami, czyli szukać tych alternatyw, substytutów, nowych dostawców, warto choćby rozumieć jakieś metodyki, którymi to jest wskrzeszane w tych obszarach. Na przykład R&D często korzysta z design thinking, z human-centered philosophy, czyli takiego filozofii ustawienia tego naszego klienta i jego potrzeb w centrum. Jeżeli tego nie rozumiemy, ciężko nam będzie rozmawiać z interesariuszami wewnątrz firmy. Ponieważ oni mówią zupełnie innym językiem. Co innego jest dla nich ważne. Produkcja. Tu najczęściej Six Sigma, Lean Management, czyli szukanie tych różnych aktywności, za które klient jest w stanie zapłacić, za które nie jest w stanie zapłacić, tych optymalizacji, strumienia wartości itd., itd. Zarząd. Do zarządu to są zawsze język korzyści, finansów, ale też strategiczna perspektywa. Project Management też bardzo pomaga, żeby nakreślić, jaki jest scope, jaki jest zakres, w jakim czasie my to osiągniemy, jakich mamy interesariuszy, jakie mamy zasoby, co tutaj jest ważne, jakość, budżet czy czas, w jakim to ma być. To jest wszystko to, co jest bardzo konkretne i też pozwala nam lepiej funkcjonować. Ale dlaczego też zarząd i podałam project management?
ponieważ naprawdę jako zakupy, funkcja zakupowa nie jesteśmy w stanie działać w pojedynkę i czasem potrzebujemy zgody zarządu, że powstanie interdyscyplinarny zespół sprzedaży, produkcji, produktu, jakości, reklamacji, dodajmy tam, nie wiem, marketing wcześniej użyczony, kogokolwiek nie weźmiemy, wspólnie siadamy i podejmujemy jakąś aktywność, jakieś przedsięwzięcie, żeby wypracować unikalny produkt albo usługę. No i biznes. Ogólnie biznes, no jeżeli firma ma odpowiadać właśnie z tematów sustainability, zrównoważone, różowe, zielone zakupy i ESG, no to właśnie będzie odpowiadał, zakupy będą odpowiadały przed biznesem. Pojawia się tutaj TVO, czyli Total Value of Ownership. W zagranicznych, ponieważ jeżeli chodzi o Polskę, to troszkę później transformujemy pewne rzeczy w obszarze zakupowym. Natomiast TCO ma być zastąpione TVO, czyli nie całkowity koszt posiadania, tylko całkowita wartość posiadania. Dlaczego? Już za chwilę to tłumaczę. Tu macie kilka przykładów celowo bez oszczędności, bo ja chcę, żebyście zaczęli myśleć o funkcji zakupowej, o czymś szerzej, o wartości, niż tylko ile oszczędności było na jakim projekcie. Na przykład produkcja wypełniaczy z niepotrzebnych kartonów, zakup jakiejś maszyny, która kartony, które gdzieś teraz utylizujecie, musicie znaleźć dla nich wykorzystanie, a prawdopodobnie, żeby wysłać swoje produkty, wykorzystujecie różne wypełniacze, to rzeczywiście możecie zrobić niewykorzystane kartony, przez maszynę puścić i wypełniać tym pudła. Regulowane opakowania, to też jest jeden z przykładów od jednego z klientów. Nowy układ wykrojników w celu redukcji odpadu. Znowu, to nie jest coś, co zakupy siedzą, nagle wpadły na genialny pomysł. Czasem to jest konsultacja z dostawcą. Przykład, jakbym chciała jeszcze mimo wszystko jakiś finansowy wam dać, to też od jednego z klientów projekt wyszedł od architekta, jakaś przepompownia jest potrzebna, ponieważ nowy budynek jest podłączany do infrastruktury wodnej. Wiecie, chodzi o to, żeby woda była dostępna w biurze i 50 tysięcy złotych oszczędzone tylko i wyłącznie dlatego, że dostawca, który przyszedł, zapoznał się z poprzednią dokumentacją, z poprzednim projektem, zrobił inwentaryzację, wiecie, jakby wizję lokalną na miejscu i zobaczył, że przepompownia, która jest w zupełności obsłuży jej moc, obsłuży też nowe biuro. Architekt, no projekt przyjmie wszystko, papier przyjmie wszystko. Natomiast tu właśnie chodzi o pewien sposób myślenia. Dostawcy są świetnym źródłem różnych optymalizacji. Nie zawsze chcą zedrzeć z nas ostatni grosz, zwłaszcza jak dobrze zbudujemy relacje. Wykorzystanie opakowań dostawcy, redukcja ilości tych różnych komponentów, żeby była montowalne w kilku produktach, tu uproszczenie specyfikacji bardzo często. Redukcja potrzeby podróży służbowych to jest jeden z przykładów, za które akurat firma Siemens w Warszawie została nagrodzona właśnie przez PSML ostatnio, że udało im się mocno zredukować te podróże służbowe i pracowali nad tym, żeby zredukować flotę samochodową. Bardzo często, jeżeli mówimy o emisji CO2, a menadżerowie mieli jako benefit samochody, no to była kwestia, jak tutaj rozpracować to rzeczywiście, co w zamian zaoferować, żeby zredukować to, o tą flotę samochodową, która nie pełni funkcji zawodowej, rozumiecie, do transportu dla firmy, tylko jest jakimś fajnym dodatkiem, jak wspólnie wewnątrz firmy tutaj wypracować, żeby jednak na to środowisko wpływać mniej. I oczywiście to wymaga świadomości, budowania świadomości, zainteresowania tematem, natomiast tak to wygląda. Alternatywne technologie, surowce, uproszczenie specyfikacji, klarowne kryteria wyboru ofert, choćby w zakresie innowacji. Słuchajcie, jedne firmy dodają dodatkowe punkty, na przykład ten pomysł jest innowacyjny, dam ci 5 punktów więcej, a znam firmę, która robi to zero-jedynkowo, czyli wychodzi z komunikatem do dostawcy. Jeżeli nie przedstawisz mi innowacji w tym roku, w przyszłym roku nie jesteś moim dostawcą. Oczywiście tam jest definicja, co jest tą innowacją, jak ją należy przedstawić i tak dalej, ale to buduje pewien sposób i zaangażowania, że dostawca wie, że musi, jak mu zależy dalej na tym biznesie, ale to też na pewno kosztuje tą firmę, choćby dział zakupów, bo on musi być gotowy, że część dostawców w przyszłym roku mu wypadnie z obiegu i musi mieć dla nich alternatywy. Musi w razie czego umieć ich zastąpić, co też na pewno jest kosztowne. Aspekt reputacji i renomy firmy. Słuchajcie, to jest właśnie ten aspekt, jak wspomniałam o tym TVO, czyli Total Value of Ownership, czyli całkowita wartość posiadania. Za chwilę, jak wejdziemy w to ESG, którym tak może brzmi, jakbym straszyła, natomiast w pewne wymogi, że będzie trzeba coś raportować. Jeżeli poobserwujecie to, co się mówi o pokoleniu Z, czyli tych najmłodszych ludziach, którzy teraz wchodzą na rynek pracy, to słuchajcie, oni chcą mieć poczucie sensu w pracy.
Oni potrafią nie pójść pracować do firmy, z którą się nie identyfikują, bo robi coś złego dla środowiska. Jak spojrzycie nawet na nasze dzieci, to one już mają, kto oczywiście je ma, one już mają więcej wpojonej tej dbałości o środowisko niż my kiedykolwiek wcześniej mieliśmy. A to oznacza, że od nas jako firm, chcąc coś kupić, będą brać ten aspekt i różne badania to pokazują, będą brać ten aspekt pod uwagę. Więc nie będziemy mogli sobie pozwolić na jakieś wtopy, bo to wpłynie na reputację i renomę firmy. Nikt nie będzie chciał od nas kupować. Więc to jest ten aspekt, to jest ta wartość, której nie zapłacisz za to, bo nagle możesz zapłacić za świetną kampanię, ale czy to oznacza, że odkręci ci wszystko? Nie, dalej gdzieś będzie hasło, że twoja firma zrobiła coś, co nie było akceptowalne, nie wiem, społecznie przez konsumentów, coś wbrew prawu, wbrew różnym regulacjom. Więc czy nam się to podoba, czy nie, to właśnie jest ta wartość szersza niż tylko i wyłącznie koszt. Wiecie już o tym, że świat biznesu ulega zmianie. I zmienia się też model biznesowy, więc to, z czym będę chciała Was za chwilę zostawić, dotychczas w wielu firmach jeszcze jest, śmiem twierdzić, że w większości make to store, czyli produkcja na magazyn. Na magazynie sobie trzymamy dobra i pojawia się zamówienie, wysyłamy, dystrybuujemy. Niektóre firmy, choćby ta, o której Wam wspominałam, ten mebel, korpus inny, fronty inne, tak, to do it yourself, czyli komponuję sobie sama, to tyle może być różnych wariantów, że ja nie robię tego na magazyn, nie jestem w stanie. Więc robię pod konkretne zamówienie. To jest nowy model biznesowy, make to order. Wpływa zamówienie, muszę mieć tak elastyczne łańcuchy dostaw, że rzeczywiście w ciągu tych 10 dni mój klient dostanie tą komodę. A w momencie, kiedy, póki to zamówienie nie wpłynie, ja nie wiem, jaką on tą komodę sobie wybierze. Ja muszę być gotowa na każdą opcję, na każdą ilość. I to jest kolejna wartość, jak tutaj też planistycznie, logistycznie, zakupowo do tego tematu podejść. Ale tak, to jest pewien model, który się pojawia. Nie zamrażam sobie gotówki w towarze leżącym na półkach, tylko robię pod konkretne zamówienia. Ale to oznacza, że mam tą wydolność, tą elastyczność i zdolność, że jestem w stanie to w tak krótkim czasie i szybko zrobić. Albo cierpliwego klienta, który w razie czego poczeka. Słuchajcie, jeżeli chodzi o Mercedesa, nie wiem, czy są reprezentanci, ale samochód za rok na przykład dostaniemy, jazd próbnych już nie ma, ostatnio słyszałam, i za 6 miesięcy mniej więcej dowiem się, czy w ogóle ten samochód dostanę. I to opowiada osoba, która tak zbierała tego Mercedesa, nie, no ona idzie, jazdę próbną, nie ma. Nie obejrzysz już samochodów wielu marek na miejscu. Żeby nie było życie czepna Mercedesa, Volkswagen we wrześniu też zamknął na kilka tygodni swoją fabrykę, bo nie był w stanie, nie miał z czego produkować. To jest właśnie ta kwestia dostępności. Benchmarking, networking, takie spotkania jak tutaj, dowiadywanie się, porównywanie się do innych, to są źródła innowacji. To jest to, zainspiruj się i przynieś to do firmy. Dostawcy jest to cenne źródło informacji, jedyne, jeżeli takie przypisane stricte zakupom, tak powinno być. Więc stawiajmy na budowanie relacji i strategicznej funkcji zakupowej. Jeżeli natomiast, szanowni państwo, byście potrzebowali wsparcia w budowaniu tej strategicznej funkcji zakupowej, serdecznie zachęcam do kontaktu. Prowadzę zarówno szkolenia, coachingi, mentoringi, wystąpienia, jak państwo widzicie, a tych, którzy mają po prostu ochotę pozostać w kontakcie, zachęcam na YouTubie. Jest kanał Procure Me, tam znajdziecie dużo treści, zarówno zakupowych, jak i kompetencje miękkie, ponieważ staram się właśnie łączyć, ta interdyscyplinarność też polega na tym, że sięgam z różnych filozofii, nie tylko negocjacje, tylko po prostu idę dalej i możecie mnie znać z takich krótkich filmików, gdzie merytorycznie w krótki sposób przybliżam pewne tematy. Procure Me Shot, Procure Me Cafe Live, 13 czerwca będzie spotkanie z Małgorzatą Radziak, która od ponad 20 lat wdraża różne strategie ESG i sustainability, między innymi wprowadzała strategię w Marsie i właśnie z nią będę dyskutowała o ESG, czym to jest, więc serdecznie zachęcam, gdybyście chcieli sobie ten temat zgłębić. No i Procure Me Stay Tuned, no, najnowszy projekt, który po prostu w formie takiego podcastu, żeby nie trzeba było oglądać, tylko wysłuchać. Tyle z mojej strony, dziękuję Państwu serdecznie. Czy są jakieś pytania? Jeżeli nie, dziękuję bardzo.